Witam, witam was wszystkich. Z tej strony jak zwykle oczywiście Kaldern. I jesteśmy w Dragon Age'u. Wracamy. Tak jak zapewne widzicie, jesteśmy w podziemiach. A dokładnie rzecz biorąc w podziemiach naszej twierdzy czuwania. Zapomniałem, że jest tu jeszcze jedno zamknięte pomieszczenie. Zamknięte za pomocą czterech kluczy, które my zdobyliśmy już dosyć dawno temu, tylko mi jakoś wypadło to z głowy. Teraz już otworzyłem drzwi, dlatego chciałbym właśnie zacząć od tego, że tu wejdziemy i sprawdzimy, co tu zostało nam do zbadania. To jest część zadania o tytule Zemsta Upiora, który się zastanawiałem, dlaczego mi nie zniknął na końcu poprzedniego odcinka. Tak więc to jest część tego zadania, więc je wykonamy do końca teraz. Autozapis jeszcze. I co my tu mamy? Sarkofagi awarów. I do pokonania mamy awarskich lordów. Dobra, zobaczmy. Okrzyk bojowy. Spróbujemy masowego paraliżu, rzecz jasna. Mamy jakiegoś potężniejszego awarskiego orla, może zwykłe. O, zwykłe zadziałało już. Pokrzepiałem za obecność. Możesz się od niej odczepić? No tak, magowie to zło. Fajnie, Nathaniu, ale ty mógłbyś atakować z odległości w sumie. No i nic z tego, bo już się rzuca. Ale ja się nie dziwię, Nathaniel napieprza jak no strasznie z tego łuku. Dobra, więc wystarczy, że będę biegał chyba dookoła. Oni już wszystko załatwią. Tak, ganiaj mnie, ganiaj. Tyle. Awarski lord miał przy sobie buty wartownika. Zaczynajmy. Miał balsam leczniczy. O, jest jakaś zbroja. Ryzyko. Jest to średnia. Nie, ciężka. Ciężka zbroja, coś ciekawego.
receptury. A, ten topór weźmiemy, to się sprzeda w sumie. Będzie łatwo. I wilcze buty dla łotrzyka. Oprócz tego jeszcze posągi. O żyjących tu niegdyś awarach. Będzie łatwo. Dobra, tak czy inaczej to wszystko. Jeszcze tak, buty wartownika, jak to wygląda. Całkiem, tylko szkoda, że ciemno. Znaczy, tylko buty mamy i raczej nie wiem, nie zapowiada się na to, żebyśmy zdobyli pozostałe części. Ale zdobyliśmy jeszcze ryzyko. Ryzyko jest brzydkie, brzydkie, brzydkie. Dalej. Jeszcze przed rozpoczęciem nagrywania tego odcinka dałem niektórym towarzyszom prezenty, żeby się trochę tego pozbyć. Natanielowi dałem co nieco i Walannie. Nie lubimy na przykład, kiedy ktoś zapomina, że mamy imiona. Opowiedz mi o krasnoludach, Ogren. Powiem ci jedno. Gdzie wam, kościstym, ludzkim i elfim kobietom do naszych bab? Uważasz, że jestem koścista? Jasne. Popatrz tylko na ten zadek. Nazywasz to zadkiem? Chłop potrzebuje czegoś miękkiego, od co? Nie będziemy zagłębiać się w gusta Ogrena. Kiedy mówiłeś o uroczej mierze, miałeś na myśli mnie? Niemożliwe, że jeszcze nikt ci nie powiedział, że jesteś urocza. A jeśli nie powiedział? W takim razie musisz rzadko z kimkolwiek rozmawiać. Trudno znaleźć kogoś, z kim warto rozmawiać. Tak, Nathaniel, z tego co mi wiadomo, flirtuje po prostu. Wróciłeś. Potrzebujesz czegoś? Rzucimy okiem na towary. I tak, co my tu mamy do sprzedania? Ryzyko, rzecz jasna. Kieł ojca gór i brzytwę. Serce lasu? Serce lasu chyba można sprzedać również. Prywatne dokumenty w sumie też można sprzedać. Kwarc raczej również. Łuski, mamy łuski, ale te łuski nam się raczej też do niczego nie przydadzą. Dobra, resztę pójdę i zostawię w schowku. Jeszcze pewnie ktoś będzie chciał z nami pogadać. Jestem ci winien przeprosiny. To znaczy? Kiedy wróciłem z Wolnych Marchi, byłem pewien, że mój ród został zniszczony tylko dlatego, że opowiedział się po złej stronie podczas wojny. Ale mój ojciec sam to na siebie sprowadził. Nie było żadnych spisków, tylko jeden głupi, samolubny człowiek. Powinienem był się domyślić. Skąd mogłeś wiedzieć? Powinienem był dowiedzieć się więcej, zanim cokolwiek zrobiłem. Byłem idiotą i obwiniałem ciebie i strażników, jak dziecko. A ty nawet okazałeś się przyjacielem w pewnym sensie. Chyba, że w tej kwestii też się mylę. Nie, skąd uważam cię za przyjaciela? Dobrze. Wiesz, kiedy wcieliłeś mnie w szeregi straży, nie sądziłem, że mi się to spodoba. W każdym razie pora już na nas. Nie chcę marnować twojego czasu. Plus 12 u Nathaniela. U Nathaniela mamy już dość wysoko. Prawie na maksa. 95 przychylności. Tak więc nie jest źle. Dobra, trochę sprzętu mamy.
Młody wartownika. I co jeszcze? A i wilcze buty. Terapię wstrząsową mogę sprzedać w sumie. A właśnie, skoro już tu jestem. Czym mogę służyć? Macie na sprzedaż jakieś. Albo nie, chciałbym nałożyć coś. Oczywiście. Jakieś zaklęcie na przedmiot. Trochę run zdobyliśmy, wszakże. Tunika czarnych ostrzy. Dobra, do pancerzy jak widzę nie mamy żadnych run. Furia w wyposażeniu Ogrena. Trzeba mu nałożyć tu jakieś runy. No więc tak. Tylko jakie by tu mu ponakładać? Dobra, nałożymy ekspercką runę tężyzny. Arcymistrzowską runę lodu. O, no i ekspercką. Tak, ekspercką runę srebrny rytur sądzę, że również będzie niezła. Ops, pardon. Czym mogę służyć? Oczywiście. Dobra, sądzę, że na razie jest ok. Czym mogę służyć? Macie na sprzedaż jakieś zaklęcia. Runy macie, ale słabe runy. U kogo się tworzyło runy? U niego? Czy samemu trzeba było otworzyć? Pani Woolsey pozwoliła mi tu otworzyć sklep. Kupiec, którego ocaliliście, był bardzo wdzięczny i dał mi solidny rabat. Oczywiście wy również dostaniecie obniżkę. Potrzebujecie czegoś, komendancie? Pokaż, co masz na składzie. O, medal zwiadowcy. Zajebisty z tego, co widzę. Naszyjnik. O, pancerz poszukiwacza burz można kupić u niego. O ile nie sprzedałem wcześniej ja go, ale kto by tam się przyjmował? I łuk zwiadowcy, długi łuk. Okej. O, laska szarlatana. A, mniejsza o to. Dobra, pogadamy jeszcze z Valanną szybko. Czasem wam zazdroszczę. Dlaczego? Nawet najmłodsze ludzkie dziecko zna co najmniej tuzin legendarnych bohaterów. Tych opowieści jest tak wiele, że ich istnienie uważa się za oczywiste. Czasem doprowadza mnie to do szału. My, Dalijczycy, utraciliśmy większość naszych legend i historii. To, co pamiętamy, jest dla nas bezcenne. Możemy podzielić się opowieściami, należą do nas wszystkich. Ale czy ludzkie dziecko ceni opowieść o patronie Edukanie na równi z tą o Dain i Wilkołaku? Opowieści tworzą naszą więź z przeszłością. Kształtują cały nasz lud na setki sposobów. Bez nich jesteśmy zagubieni. Chciałabym po prostu jakoś odzyskać tę utraconą część naszej duszy. Stwórz swoje własne historie. Przestań się wygłupiać. Róbmy, co do nas należy. Dobra, upalany plus 2. To ile mamy u niej posłuchu już? 54, więc też nie jest najgorzej. Dobra, koniec z tym. Zabieramy naszą wesołą gromadkę i ruszamy na bagna. Bagna? Z tego co pamiętam, chyba bagna nam zostały. Tylko sprawdzę szybko zadania. A, mokradła, czarne mokradła. Ciągłość handlu, tak jak mówiłem, tego prawdopodobnie nie wykonam. Potęga golema, dzieło mistrza i serce las. No to są tylko zadania z tworzeniem przedmiotów. Główny wątek został towarzysza.
Muszę dokończyć jeszcze ten wątek z Ogrenem, jeśli się da. I zaginiony miecz Sir Alvarda. No to w sumie dużo nie mamy tego. Pozostaje nam rzeczywiście ruszać tylko na mokradła. Nieśmiertelni. Nie wierzę. To prawda. Skąd wiesz? Po co starszyzna miałaby kłamać? No właśnie, jak myślisz? Dobra, no to czarne mokradła. No i za dotarcie dostałem doświadczenie i awans. Tak myślę sobie, który to 31. Maksymalny poziom, jaki można osiągnąć, jest 35. Myślałem, czy by do siły woli trochę nie dodać, żeby nie mieć trochę więcej wytrzymałości. I chyba tak zrobię. Talenty. Z talentów to już wiele nie możemy brać. Co najwyżej tylko i wyłącznie wojownika to. Ale co nam szkodzi? Jest w tym miejscu coś nienaturalnego. Zasłona jest cienka, wokół pełno duchów. Musimy zachować ostrożność. Na starym rozpadającym się... drogowskazie ktoś napisał: strzeżcie się, czarne mokradła, co? Jak chcesz. Są nawiedzone. Okej. Będziemy się strzegli. Ogren ma tworzenie run. Ma. Właśnie u Ogren natworzyliśmy runy, z tego co mi... z tego co kojarzę. I u Ogrena należałoby tworzyć jakieś runy do pancerzy, jakbyśmy chcieli wrzucić. No dobra. Jak na razie trudno. I tak już jesteśmy na czarnych mokradłach. A dobra, coś mnie pacinęło. Czarne mokradła, o. Kiedy byłem mały, ojciec opowiadał mi o czarnych mokradłach. Mówił, że wszystkich tutaj zabiła mroczna magia. To było tuż przed powstaniem. Wielka zagadka tamtych czasów. Jaka magia mogłaby spowodować coś takiego? Nigdy nie odkryto, co się tu stało. Kiedy pojawiły się potwory, wszyscy uciekli z mokradeł. Kiedyś marzyłem, że wybiorę się na czarne mokradła i wszystko naprawię. Marzenia małego chłopca. Teraz je spełnisz, prawda? A i owszem. Gdyby ktoś mi powiedział, że tu trafię, wyśmiałbym go. Ale czasy się zmieniają. Kiedy byłem w Kirkwall, myślałem, że w końcu wrócę do Ferelden'u i obejmę dowództwo nad garnizonem ojca. A teraz jestem szarym strażnikiem i walczę z demonami i mrocznymi pomiotami. Ot... ciekawostka. Trzymaj się ze mną, takie rzeczy przytrafiają mi się bez przerwy. A rozrywce nie ma końca, co? Dobrze wiedzieć. No nic, nawiedzone bagno czeka. O, i łata Nataniela, plus 5. To
powinno być 100%. Tak, 100% przychylność. Sprawdzę jeszcze tylko, co mi dolega. Swędzi rośl. Nieznośnie swędzi. Świeżbi. No, nieważne. Na szczęście nic się nie dzieje. Że elfy były nieśmiertelne. Kiedy to powiedziałem? Spytałeś mnie, czy wierzę, że moi przodkowie byli nieśmiertelni. A co w tym pytaniu sugerowało, że w to nie wierzę? A więc wierzysz, że elfy były nieśmiertelne? Tego też nie powiedziałem. Ależ ty jesteś nieznośny! Wilk alfa z mokradą. Trzeba im pomóc. Czego mógłbym się spodziewać po Ogrenie? Ogren jest tak mało wytrzymały. Pada po chwili, że rzecz ujmując. Dobra, co my tu mamy? Życie daj na osłonanie. Aura oczyszczenia. Nathaniel dostał level. Zręczność 60. Tu masz wszystko, tu masz wszystko. Ekspercka kradzież, no. Skrytobójca, bierna. Bystre oko i instynkt. Zabójcy pozwalają skrytobójcy uderzać w słabe punkty ofiary. Podczas ataku w plecy skrytobójca zyskuje premię do obrażeń ze względu za spryt. Aha, o, szkoda, że nie działa na łuk. Znaczy tak myślę, że nie działa. Jakby działało, byłoby fajnie. Pusta butelka po truciźnie oraz poszarpany list. Nowe zadanie. Na tropach miłości. Tropem miłości. No i zaktualizowano kodeks. Będzie łatwo. Wykaz ładunków. Swędzi rośl. Te kości spowite są potężną magią. Ta bestia chyba jest nie do końca martwa. Smocza kość. Zabieramy, rzecz jasna. I umieszczamy tu. Zaktualizowano zadanie. Znalazłeś szkielet smoka, lecz nadal brakuje mu 4 kości. A, tak, oczywiście nie może zabraknąć jednego dużego, porządnego smoka, więc to już na pewno wiecie, że będziemy jeszcze tłukli się z sporym smokiem. Wszystko najlepsze na sam koniec zostawiamy. Niestety tak jest. Truchło pomiotu. Nie żyje. Może to sprawka Krzysztofa. Z całą pewnością są tu pomioty, a także ktoś, kto na nie poluje. Cienie czarnych mokrady. Natrafiłeś na zabitego pomiota. Być może ślad po Krzysztofie. Nie, to koła klaki.
i usiadł na ogrenie już po nim. Trzeba się przygotowywać do jego skrzyżowania. Podleczenia go. Zdobyliśmy troszkę złota. Wiadomość. Po usunięciu grubej warstwy kurzu możesz odczytać wiadomość. Wioska jest opuszczona. Niech stwórca ma. Tam w opiece pewnie było. W opiece ich nieszczęsne dusze. No okej, okej. Tu mamy stary list. No, oczywiście najpierw pszczołaki. Sporo złota mają przy sobie te wilkołaki na pewno, więc duży plus. 400 sztuk złota, 410 prawie. Dobra, stary list. Co my tu mamy? Prastary liścik. Ciężar winy. Testament. Jakiś testament w każdym razie. Kupiec czarnych mokradów zdradził kilka młodych kobiet w zamian za skarby baronowej. Targany wyrzutami sumienia. Wkrótce się zabił. Jego ostatni list wskazuje, gdzie ukrył swój skarb. No. Zabawimy się w poszukiwanie tego skarbu. Ukryta wskazówka. Robi się. Pośród. Dobra, nieważne. Idź śladem Corina, aby znaleźć niespodziankę dla Bonnie. Coś tu jeszcze jest? Nie. Zwłoki Mabari. Catgut. Catgut jest potrzebny do stworzenia jakiegoś przedmiotu. Jasne. Archiwum miejskie. Kroniki czarnych mokradeł. A, to jakby ktoś chciał poznać historię. No to zostawię. A, to już wszystko. Niedużo w sumie tego, ale zawsze można poczytać. Co mamy tutaj? A, zabawka konik. To coś dla Ogrena. Tylko ja nie pamiętam. Nie chcę stracić u niego posłuchu, jako że i tak już dosyć straciłem ostatnio przez Valannę. Ale załatwmy to może od razu. W razie czego wczytam grę. Co to? Dziecięca zabawka? Chciałeś kucyka. Słuchałeś, co mówiłem, kiedy byłem pijany? To wzruszające. Hej, mam tu most na sprzedaż. Chcesz go kupić? Szkoda, że to nieprawdziwy kucyk, nie? I dobrze. Prawdziwe robią pod siebie. To jest...
Rozbawiłeś mnie, komendancie. Dzięki. O, plus 17. No masz 75. 74, sorry. Zajmę się tym. Dobra, Ogrena trzeba było podleczyć jeszcze, bo miał jakieś rany. Obłędnik. Tam się nie dostaniemy na razie. Ponieważ nie mamy klucza. Więc musimy iść tu. A tu oczywiście kolejne wilkołaki. Dziura w zasłonie. W tym miejscu jesteśmy bardzo blisko Krainy Duchów. Zaktualizowano zadanie. Znalazłeś rozdarcie zasłony, przez które można zajrzeć do pustki. Biorąc pod uwagę niefizyczną naturę tych zjawisk, w świecie materialnym nie można z nimi nic zrobić. Na mózg ci padło? No, przejść tędy nie można niestety. Ale do czasu, do czasu. O, widzimy jakiś obóz. Ale również jest kolejna ukryta wskazówka. Idź śladami koń, dobra. O, są kołaki. Niestety szkoda, że... Kurde, Valanna mi zdechła. O, i Ogren też padł. A to wszystko przez te... A to nie są nawet wilkołaki, to są cienia. Wstawać, nie ociągać się. Znak boskiej. Odporność, ogień, zimno, elektryczność, otrzymywanie efektów. To bardzo fajny pierścionek, bardzo. Ogień dostał level, więc od razu mu do siły wpakujemy. Albo nie. Albo tak, dobrze, do siły tym razem. W kondycji jako na wojownika z dwuręczną bronią już ma wystarczająco dużo. Łupieżce mieliśmy mu rozwijać. Gotowa. Dobra, niestety magiem nie można leczyć się za pomocą tej aury. Dlatego mamy od tego okłady lecznicze. No dobra, znaleźliśmy jakiś obóz. Patrzcie na... Medalik Krzysztofa. Nie jestem elfem! Drzewa są super! Dra la la la! Tak, tak. Prycz. Możliwe, że to obóz Krzysztofa, ale od wielu dni nigdy w nim nie spał. Może tak tam było napisane. Mniejsza. Dobra, widzę, że... Kolejne wilki. A raczej wilkołaki tym razem. Przeklęte wilki już nie zbliżają. I to tak bardzo, bardzo muszę powiedzieć. Ale...
teren non-stop pada, jeśli oni się na nim skupią. Więc no, on pada w kilka sekund, jeśli całe skupienie przeciwnika pójdzie w jego stronę. Co my tu mamy? Wydarta strona. Wpis w kodeksie. Sekret baronowej. Trupi korzeń i smocza kość. Smocze kości akurat trzeba zbierać. No, brakuje jeszcze trzech, bo tam czterech brakowało. Jeszcze my znaleźliśmy jedną, więc zostały trzy. O, kufer, to od tamtej strony trzeba iść. Od tamtej nie, źle. Najlepsze jest to, że to zadanie czarne mokradła, tropy miłości, co musimy szukać tych wskazówek. Jego zwieńczenie jest tutaj, ta pływająca buteleczka zapewne, jak widzicie. My na razie jej nie możemy kliknąć, póki nie rozwiążemy zagadki. O, skrytka Krzysztofa. Co my tu mamy? Jedną sztukę złota, diament, rubin, szafir. Ukończono zadanie. Znaleźć podstępnie zdobyte bogactwa kupca. Ciężar winy. Zadanie, no dobra, wykonane. To się cieszę. Mamy oczywiście kolejne. Kolejny wilkołak. Które zapewne będą nas wkurzały. Skorupa nie, gdzie jest nasz moloch? Jest. Niestety nie działa jakoś, jakimś sposobem. Powinny się przewrócić. Jak chcesz. Chyba mogę ci w tym pomóc. Co my tu mamy? Łami czerep i receptura. A weźmiemy wszystko, co nam szkodzi. Autozapis, no może i ja tu zapiszę. A właśnie, larwy dziecka. Widzieliśmy. Nic nowego. O, tu jeszcze raz zapiszę może.